Dzień dobry, nazywam się Sławomir Dudek, jestem głównym ekonomistą Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzisiaj chciałbym dokończyć zapowiedziany podcast o kłamstwach inflacyjnych. Dzisiaj nie będzie już stricte o pewnych kłamstwach, ale chciałbym opowiedzieć o tzw. tarczy antyinflacyjnej i wyjaśnić na czym polega działanie tej tarczy. Wszyscy wokół słyszymy o zbawiennym działaniu właśnie rozwiązań rządu, które nazywane są tarczą antyinflacyjną. One polegają na tym, że rząd obniżył czasowo podatki pośrednie, a więc akcyzę, np. akcyzę na paliwa czy akcyzę na energię. To jest taki podatek płacony od każdego litra czy też kilowatogodziny. My go nie widzimy do końca, bo płacą go producenci lub wytwórcy energii, ale również rząd obniżył czasowo VAT, czyli podatek od wartości dodanej. To już jest ten podatek, który widzimy na, na paragonach, i w przypadku żywności zredukował ten VAT do zera, dla paliw znacząco obniżył. No i pokazuje nam efekty, czy te ceny zmniejszyły się, czy nie. No, widzimy zmniejszenie cen paliw. Gdzie rząd się mocno chwali? Co do cen żywności, rząd zapowiedział, że będzie sprawdzał w sklepach, czy czasem ten, ta, ta obniżka VAT-u przełożyła się na obniżkę cen, ale pamiętajmy, że cena, ta, która jest w sklepie, ona wynika z tego, jaki jest koszt wytworzenia produktu, ile kosztuje wytworzenie chleba, masła a przecież koszty wytworzenia chleba i masła rosną no bo chleb trzeba piec z mąki trzeba wykorzystywać prąd i tak dalej różnego rodzaju surowce trzeba też podwyższyć wynagrodzenia bo są takie oczekiwania także koszt wytworzenia produktów żywnościowych rośnie a obniżka VAT-u, co może spowodować, to może jedynie zahamować ten wzrost, finalną cenę produktu, ale nie może spowodować, że te ceny spadną, no bo wtedy producenci przestaliby to produkować, bo by się to nie opłacało. Także ta, te, te tarcze inflacyjne one są po pierwsze czasowe one są też na wybrane produkty dotyczy to żywności, paliw, energii, gazu ale. Różnie gospodarstwa w swoich wydatkach mają wydatki na te dobra. No bo jeżeli ktoś teraz kończy dom i na przykład potrzebuje materiałów budowlonych, płyt OSB czy innych materiałów, no to tu akurat niestety te ceny poszybowały w górę i, i, i nic tutaj mu nie będzie ulżone. Ale same tarcze one nie spowodują spadku cen, one co najwyżej spowodują, że Wzrost cen będzie niższy, Ta, tak zwana inflacja, o której wszyscy słyszymy, po prostu będzie mniejsza. Ale pamiętajmy, inflacja, która wyniosła w ostatnim miesiącu poprzedniego roku 8,6%, prawie 9%, to jest tylko wskaźnik, to jest jakiś procentowy wskaźnik. To nie są jakby rzeczywiste pieniądze. Wydatki oczywiście to się przekłada, ale to, że ten wskaźnik spadnie. Z 8% powiedzmy czasowo do 6%, to nie oznacza, że ceny przestają rosnąć. Ceny dalej będą rosły, ale wolniej. A te tarcze, one powodują, że te ceny co najwyżej mogą spowolnić, ale tylko na kilka miesięcy, a później znowu nastąpi odbicie i ceny wrócą do poprzednich poziomów, a nawet czasowo ta inflacja, ten przyrost będzie, będzie szybszy. I za chwilę właśnie o tym. Opowiem, ja obrazowo nazywam, że tarcze inflacyjne to są leki przeciwbólowe. One nie leczą przyczyn choroby, nie leczą przyczyn inflacji, tego, że mamy miks energetyczny niedostosowany, że rząd zmarnował dochody z aukcji na emisję CO2, bo to rząd dostaje te dochody. Rząd dostał w ostatnich latach 60 miliardów złotych i zamiast wydać to na powiedzmy źródła energii, które w zasadzie by były bardzo tanie, albo dofinansować fotowoltaikę, albo dofinansować nowoczesne piece, żeby gospodarstwa domowe mogły mieć albo prąd z fotowoltaiki prawie za darmo, albo piece, które by nie zanieczyszczały środowiska i mniej byśmy płacili za, za to zanieczyszczenie, to rząd przejadł te pieniądze, także leki przeciwbólowe dawane garściami i to komu popadnie, one nie leczą przyczyn inflacji, one co najwyżej na chwilę Ograniczą ból, ale pamiętajmy, one co najwyżej spowolnią wzrost cen, ceny dalej będą rosły, czyli w ogóle tego bólu tak naprawdę nie wyeliminują, tylko spowodują, że on jest będzie lżejszy. Ale jak one przestaną działać w czerwcu, w lipcu, to znowu wrócimy ponownie do sytuacji wyjściowej. Proszę zauważyć, co mówił premier w swoim wystąpieniu sejmowym. Mówił, że celem jest spłaszczenie wskaźnika inflacji. Spłaszczenie, czyli znowu chodzi o wskaźniki, które pokazywane są na slajdach. Rządowi chodzi tylko o to, żeby na pewnych slajdach nie pojawiła się liczba szczyt inflacji 11% rok do roku, tylko żeby ona się na chwilę spłaszczyła, powiedzmy do 6, 7, 8%, ale później znowu odbije do 8, 9%. I średnio sytuacja będzie bez zmiany. Przecież spłaszczonego wskaźnika. Do garnka nie wsadzimy. Liczy się to, ile będziemy wydawać na nasze wydatki, na codzienne potrzeby, na nasz koszyk konsumpcyjny. I podam taki przykład. Zresztą premier też w pewnym sensie w swoim wystąpieniu wprowadził no, nas w błąd, okłamał. On powiedział, że dzięki wprowadzonym tarczą antyinflacyjnym inflacja się obniży, ale ona się nie obniży docelowo po wyborach tylko obniży się na chwilę. Teraz w pierwszym półroczu później znowu odbije. I tutaj yy, nawet banki, yy, które są yy, rządowe, gdzie państwo ma dominujący wkład, zresztą yy, tamte działy ekonomiczne, które przygotowują prognozy, czyli bank PKO BP, czy PKO SA, przygotowują prognozy nawet Wygrywają konkursy prognostyczne, czyli gdzieś w sposób rzetelny robią prognozy inflacji. I co te banki pokazały w swoich prognozach? No z tych prognoz wynika, że gdyby nie było tarczy, to ten wskaźnik inflacji mówię cały czas, wskaźnik inflacji, którego do garnka nie wsadzimy skoczyłby do 11% teraz w styczniu, w lutym. A później by stopniowo malał, aby pod koniec 2022 roku, czyli teraz, pozostać na dosyć wysokim poziomie, wysokim 6%, a na koniec, być może w tej prognozie, na koniec 2023 roku, inflacja by wyniosła 4%. A co spowoduje tarcza? Tarcza spłaszczy ten wskaźnik, spowoduje, że rzeczywiście ten wskaźnik, cały czas podkreślam, on chwilowo w pierwszym półroczu tego roku spadnie do 6%. Ale później gwałtownie wzrośnie. Znowu inflacja skoczy do 9%, jak rząd będzie wycofywał to obniżenie podatków. A w przyszłym roku, w 2023 roku, a więc albo już po wyborach, albo w trakcie, gdzie wybory będą się zbliżały, on skoczy znowu do 8-9%. Podczas gdyby nie było tarczy, on by wynosił 6%, czyli. Mamy tutaj sytuację na chwilę spłaszczenie, na chwilę obniżenie, a później od, od, odbicie. No, spadamy z klifu, spadamy w przepaść inflacyjną, no lecimy w dół przed nami, jeżeli ma, możemy się rozbić o bardzo wysoką inflację, bardzo problemy z wysoką inflacją. I, I co, rząd spowodował, że na chwilę będziemy trochę wolniej, wolniej spadać w tą przepaść, co nie zmienia faktu, że spadamy. Nic, rząd tymi lekami przeciwbólowymi nic nie wyleczył. I podam tu przykład, być może, który to bardziej zobrazuje. Załóżmy, że mamy rodzinę, dwoje rodziców, którzy zarabiają średnią krajową. Ci rodzice mają jedno dziecko, czyli taki model rodziny 2 plus, 2 plus 1. Oni, czyli miesięcznie mają tą pensję. Według prognoz rządowych w tym roku ta średnia pensja może skoczyć do, nawet do 5700, czyli to jest ta granica te, te, tej klasy. Średnie, średnie wynagrodzenie, no i ta rodzina wydaje ten swój dochód, dostaje też 500, 6 tysięcy złotych rocznie z 500, Ma, oboje zarabiają, mają wynagrodzenie w okolicach tej klasy średniej. Załóżmy, że trochę oszczędzają, czyli wydają 75% 80% na konsumpcję, a 20% powiedzmy odkładają na przyszłe potrzeby. I to gospodarstwo domowe już od początku 2019 roku. Ich wydatki wzrosły aż o 12%. Czyli przez dwa lata ostatnie one wzrosły o 12%, co oznacza, że łączne wydatki roczne tego gospodarstwa domowego wzrosły już prawie o 10 tysięcy 10 tysięcy złotych rocznie, co daje miesięcznie około 800 złotych. Czyli spora spora kwota. Tutaj na marginesie też powiem, porównam to do Niemiec, bo premier mówił, że przetransportowaliśmy inflację, ironizował, powiedzmy, komentarze ekonomistów czy opozycji, że przecież w Niemczech też jest wysoka inflacja. Tylko, że w Niemczech teraz jest wysoka inflacja, ale przez cały 2020 rok tam inflacja była na poziomie zerowym, w ogóle ceny nie rosły. Także oni się odbijają od poziomu zerowego. A my przez całe dwa lata u nas ceny rosły łącznie u nas wzrosły przez 2 lata o 12%, a w Niemczech tylko o 5%. Także tutaj podam na przykład takie porównanie. Załóżmy, że chleb w Polsce zdrożał o 5% w jednym roku, a później w kolejnym roku o 10%, łącznie zdrożał o 15%. A na przykład w Niemczech staniał o 5%. W jednym roku, w kolejnym zdrożą, podobnie jak w Polsce też o 10, ale Niemcy płacą za chleb tylko o 5% drożej, a Polacy o 15%. To pokazuje tą sytuację z magią wskaźników. Wskaźników do garka nie wsadzimy, trzeba patrzeć, ile wzrosły wydatki. Czyli już przez dwa lata 2020-2021 średnia rodzina zapłaciła koszty życia codzienne mogły wzrosnąć nawet o 10 tysięcy złotych. A co spowoduje tarcza? Tarcza spowoduje, że na koniec 2023 roku inflacja, czy starczą, czy bezstarczy, według prognoz działów ekonomicznych w bankach, które są rządowe i wygrywają konkursy, ale zresztą te prognozy są wszędzie. Inflacja po wyborach w 2023 łącznie ta dwuletnia wyniesie, według prognoz rządowych, czy starczą, czy bezstarczy. Te wydatki wzrosną też o 11-12%. One na chwilę złagodzą ból, ale później mocno skoczą, i finalnie nasze wydatki przeciętnej rodziny też zdrożeją o 10 tysięcy złotych, ale to będzie po wyborach. Też zdrożeją o te 800 złotych. Czyli to pokazuje, że tarcza ma działanie czasowe. Czasowo łagodzi. Ten ból wcale nie zmniejsza wydatków, powoduje, że one rosną wolniej, ale po ustaniu działania leków przeciwbólowych znowu nastąpi przyspieszenie inflacji i finalnie inflacja będzie taka sama, czy starczą, czy bez ale to będzie już po wyborach. Czyli kompletne czasowe działanie nie powodujące niwelowania przyczyn inflacji, tylko łagodzące ból, ale co trzeba powiedzieć, te tarcze kosztują, rząd nie ma swoich pieniędzy. Już ta tarcza inflacyjna ma kosztować 25 miliardów złotych za tylko kilka miesięcy działania, w zasadzie 5-6 miesięcy działania. Co może być dalej? Pytanie, czy rząd zdecyduje się na jakby odejście od tych tarcz, no bo wtedy ta inflacja znowu bardzo skoczy, znowu w portfelach dużo bardziej zobaczymy ten przyrost inflacji. Może być taki scenariusz, że rząd do wyborów nie zdecyduje się anulowania tej tarczy, a co to oznacza, że roczny koszt tarcz może wynieść 50 miliardów złotych, a jeżeli to przedłuży nawet do, na, na, na przyszły rok, no to nawet możemy wydać 100 miliardów złotych. To nie są pieniądze rządu, to są pieniądze podatników. Trzeba będzie z tego gdzieś obciąć, gdzieś szukać oszczędności. A pamiętajmy, że inflacja na razie. Nie wpłynęła na waloryzację np. Na rent i emerytur, czy też na roszczenia wynagrodzeń w budżetówce. Rząd będzie musiał się zmierzyć z wyższą waloryzacją emerytur w przyszłym roku, z wyższymi wynagrodzeniami w budżetowej, w przyszłych latach. Koszty funkcjonowania administracji, szpitali, utrzymania autostrad to też wszystko drożeje. Także na razie ma zyski inflacyjne w podatkach, ale on te zyski będzie musiał w przyszłości przeznaczyć właśnie na waloryzację renty emerytur, czy droższe funkcjonowanie państwa. Także te pieniądze, te, te chwilowe pieniądze na inflacji wcale jeżeli je wydamy na obniżenie podatków, to później nie wystarczy nam na waloryzację emerytur. Ale chciałbym też jeszcze kolejną rzecz przytoczyć, że takie generalne obniżenie podatków dla wszystkich... Bo i dla bogatych, i dla biednych, dla tych, co mają energię w domu, i dla tych, co nie mają, nie jest rekomendowane np. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Rząd Wielkiej Brytanii też wycofał się z tego rozwiązania. Tam rozważano wprowadzenie też obniżek VAT-u, akcyzy na energię, ale rząd Wielkiej Brytanii minister finansów w Wielkiej Brytanii. Wyjaśniał w mediach właśnie, dlaczego się na to nie zdecydowali. I on mówi, że, tutaj zacytuję, że obniżka akcyzy i VAT na energię to byłaby bardzo zła decyzja, ponieważ jak wskazało wielu niezależnych ekspertów i think tanków, nie jest to szczególnie dobrze ukierunkowany targetowany środek, ponieważ ludzie mieszkający w bardzo dużych domach z wysokimi rachunkami za energię odnieśliby z tego nieproporcjonalne korzyści. Właśnie tak samo mówi też Międzynarodowy Fundusz Walutowy, że jeżeli już jakieś osłony na wyższe ceny energii czy paliw, one będą być ukierunkowane do najbiedniejszych gospodarstw domowych, do tych, które cierpią... Ubóstwo energetyczne, a znowu rząd uprawia zrzucanie pieniędzy z helikoptera. Mieliśmy przykład zrzucania pieniędzy z helikoptera w czasie kryzysu, te tarcze finansowe. Ponoć 200 miliardów rząd rozrzucił. I, a firmy, czy, czy, czy były firmy, wszystkie były zadowolone. Okazuje się, że te pieniądze nie trafiły do firm, które działają w branży usług, w branży wydarzeń, do restauracji. Tam ta pomoc była niewielka. Okazuje się, że są firmy, które zrobiły, wcale nie ucierpiały na kryzysie, a zrobiły interes życia. Także zrzucanie pieniędzy z helikoptera jest marnowaniem publicznych pieniędzy. Trzeba działać w sposób... Kierunkowy. Zresztą sam rząd ma taką ustawę, w którym zdefiniowano ubóstwo energetyczne, a rząd znowu rozdaje pokazowo. Ja chciałbym powiedzieć, że tarcze inflacyjne zostały wymyślone pierwszy raz w PRL-u. To w PRL-u było tak, że rząd centralnie sterowana gospodarka miała ukrytą inflację. No i co pewien czas, no niestety, nie dało się tego utrzymać i rząd robił podwyżki. To wywoływało protesty. Na bazie tych protestów powstała Solidarność i w ogóle wywrócił się komunizm. Ale rząd. Bardzo dokładnie planował podwyżki. To była zaplanowana akcja, w którą były zaangażowane i policja, i służby bezpieczeństwa, i inwigilowanie, próż działania ekonomiczne. I rząd, jak się szykował do podwyżek, to równolegle planował działania osłonowe, czyli to były tak zwana operacja o kryptonimie, działania cenowo-dochodowe. Wiemy, jak to się wszystko skończyło no Upadkiem komunizmu, i rząd to powiera. Ta tarcza inflacyjna jest szkodliwa. I też podam przykład z tym paliwem. Rząd się pali z paliwem. No i akurat paliwo każdy by chciał mieć. Tańsze paliwo, ale jeżeli mamy za tańsze paliwo właśnie zapłacić wysokimi podatkami, które rząd funduje w Polskim Ładzie, albo podwyżkami podatków dla rodzinnych firm komandytowych, albo jakimiś innymi podatkami, to trzeba to mocno przemyśleć, czy naprawdę na tym nam zależy. Albo być może nie wystarczy na modernizację dróg, czy na fotowoltaikę. To trzeba rozważyć. I na czym polega to zrzucanie pieniędzy, z którego wycofał się rząd Wielkiej Brytanii? Z paliwem, weźmy przykład. No przecież najbardziej kwotowo na czasowym obniżeniu podatków od, od paliw. Zyskają bogatsi, zyskają ci, co mają, nie wiem, amerykańskie duże samochody, bardzo dużo jeżdżą jeżdżą, nie wiem, po kilka razy na wypoczynek w ciągu roku i za granicę, i po Polsce i ich samochód, załóżmy, pali 15 litrów, duży samochód, robią rocznie 30 tysięcy kilometrów. No to taka rodzina dostanie w ramach tego transferu od rządu, w ramach tarczy antyinflacyjnej, dostanie, może nawet zarobić, gdyby ta tarcza funkcjonowała cały rok. 5 tysięcy rocznie, czyli to daje 400 plus miesięcznie, a rodzina biedniejsza, która powiedzmy z kodą jeździ, średnie spalanie jest 6 litrów i oczywiście nie jeździ tak dużo, jak, jak bogatsza rodzina, to ona dostanie 500 plus, ale rocznie, versus 5 tysięcy plus rocznie dla, dla kogoś bogatszego. Czyli dostanie te 45 zł. I czy to jest sens w, w taki sposób to robić? Czyli rząd jedną ręką daje bogatszym w tarczy inflacyjnej naprawdę duże pieniądze. Tak samo ktoś może mieć bardzo duży dom, może ładować sobie Tesle w garażu, może mieć podgrzewany basen na prąd i też dostanie duży transfer od rządu. A pamiętajmy, to jest tylko czasowe i nie rozwiązujemy problemu. Jak leki przestaną działać, to co wtedy? Czyli porozdajemy tych pieniędzy i nie będzie żadnego wpływu, inflacja pozostanie z nami wysoka, biedne gospodarstwa dalej będą płacić o 11-12% w ciągu dwóch lat, ale to już po wyborach. Czyli to jest czasowy, nieskuteczny mechanizm. Lepiej by było wydać te środki w sposób targetowany, a najlepiej w taki sposób, żeby na trwale obniżyć koszty. Nie wiem, energii, czyli być może na programy fotowoltaiczne, czyli być może na jakieś rozwiązania, które trwale obniżą zużycie paliwa, zużycie energii. Także to jest działanie na pokaz, to są leki przeciwbólowe, nie rozwiązują żadnych problemów, bo inflacja po wyborach wróci do takich samych poziomów, gdyby była tarcza i gdyby jej nie było i stąd lepiej wydać te środki, dużo lepiej i rząd tutaj stosuje rozwiązania PR-owe. Chodzi o to, żeby wskaźnik inflacji był spłaszczony. Wskaźnik inflacji nie wsadzimy do garnka, a da się go świetnie pokazać na, na slajdach i efektów nie będzie. Także pamiętajmy, że rząd nie ma swoich pieniędzy. Te tarcze są finansowane z naszych pieniędzy, i co będzie, jak tych pieniędzy zabraknie? Inflacja zostanie wysoka, a nie będzie pieniędzy na waloryzację emerytur, czy też na utrzymanie poziomu usług publicznych, bo nie będzie na papier, na prąd, bo ceny, ceny wzrosną. Także dziękuję. Tarcza inflacyjna to jest kolejne kłamstwo i manipulacja i akcja propagandowa. Ona daje iluzję tego, że jest nam łatwiej. A kosztuje mnóstwo pieniędzy i jest źle wycelowana. Zapraszam do słuchania naszych podcastów na serwisach YouTube, na Spotify, na Apple Podcast czy na Google Podcast. Tam nasze te podcasty będą do wysłuchania. Dziękuję za uwagę.